Przyszła pora na najnowszego Monstera, na najnowszego Reserva. Mam nadzieję, że będzie naprawdę świetny jak Chaotic i nie pozostaje mi nic innego jak zaprosić was do tego. No i cóż, niech rezerwy znowu zostaną otwarte. Siemano ekipo, witam was serdecznie. Nadszedł ten czas. Nadszedł ten czas, kiedy ja mogę spróbować 100% nowości od Monstera. Monster Reserve Orange Dream Cycle. Zacznijmy od tego, czym jest po prostu seria Reserve. Seria Reserve to jest tak naprawdę zwyczajny, najzwyklejszy w świecie monster, tylko że wzbogacony o jakiś smak, co najlepsze, bez żadnych dodatków typu sok, herbata, kawa, jak to zwykle przy rezerwach z tyłu w historii. Jest napisane. I czym się ta pucha różni od innych? Oprócz koloru to tak naprawdę niczym. Oj, oczywiście smaku. I tą puchę, oczywiście ja zakupiłem na energetykach net. Ja w ogóle byłem chyba jednym z ostatnich, którzy dorwali tego monstera. Bo tam bodajże był już na wyczerpaniu, a ja nie mogłem czekać. Wpłaciłem sobie na konto 5 tych i zrób to. Po prostu zrób to, kup tego monstera, bo to jest nowość. Jeszcze nie ma go nigdzie indziej. Mam nadzieję, że kiedyś jeszcze jakiś drop wprowadzą. W ogóle w Ameryce jest jeszcze jeden rezerw, ale o nim to już jak tylko go wprowadzą, postaram się go zdobyć jak najszybciej, ale na razie Monster Reserve Orange Dream Cycle. Najnowszy smak, jeżeli chodzi o europejski rynek. Smak pomarańczowy. Jeżeli chodzi o smak pomarańczy, to Monster ma bodajże jednego energola i jest nim Monster Chaotic. W Ameryce jest jeszcze oczywiście Monster Ultra Sunrise. Miałem na niego chrapkę jeszcze jego, ale niestety budżet nie dał. Powiedzmy tak, jeszcze kiedyś się jego zdobędzie, a to jest drugi smak pomarańczowy od Monstera, jeżeli chodzi o mój test. Oczywiście jeszcze Monstera Chaotic to przy okazji się przetestuję. W ogóle szkoda, że nie mam żadnych żaluzji ani czegoś takiego, bo to światło słoneczne, no, sami widzicie, jest strasznie denerwujące. Spróbuję to oczywiście zedytować, ale wystarczy tego gadania. Zacznijmy jego testowanie. No, najpierw oczywiście liczby, czyli pucha taka 473 ml dostarczy wam 120 kilokalorii, 160 mg kofeiny, cukru 28 g na puszkę. To jest naprawdę bardzo fajne przy amerykańskich puszkach. To naprawdę, ja będę to bardzo chwalił, właśnie te wykresy, te tabelki. No i oczywiście na samej górze nie ma żadnych soków. Niestety taką mam kamerkę, że bardzo nie pokażę tego. No i co? Otwórzmy go i przetestujmy. Pierwszy raz. I mam nadzieję, że nie ostatni. Mam nadzieję, że go wprowadzą do Polski tak po pół roku, po 8 miesiącach, tak jak to było z innymi rezerwami. I mam nadzieję, że będzie jednak troszeczkę lepiej dostępny. Ojej! Ale to ma taki tiktakowy zapach. To ma zdecydowanie, jakbyście sproszkowali tiktaki, a nawet jakbyście otworzyli ich paczkę i ją powąchali, no nie będziecie, w sensie, nie doświadczycie takiego stuprocentowego zapachu, jakbyście nie rozkruszyli tych tiktaków, bo jednak ten cały smak jest w środku, a na zewnątrz jest ta skorupka bodajże cukru i glukozy, ale
To pachnie tak, jakbyście właśnie takiego tiktaka rozkruszyli. W ogóle to bardzo przypomina jeszcze Reina o właśnie tej samej nazwie, czyli Orange Dream Cycle. Niestety ja jego nigdy nie piłem, więc nie miał też bezpośredniego odniesienia. I będę go po prostu porównywał do Chaotica i innych produktów o smaku pomarańczowym. No ale oczywiście nie do samych soków, bo to nie ma w sobie soku. A jak to kwestia koloru? Nie zdziwiłbym się. Wow! Kurde, ale to ma mocny ten pomarańczowy kolor. Tak. Zdziwiło mnie to trochę. W sumie to przypomina bardzo kolor właśnie arbuzowego. To jest taki w sumie kolor szampana pomarańczowego. Nie porównywałbym to raczej do piwa. Sumie to taki trochę kolor piwa, naprawdę mocna neonowa pomarańcz. W ogóle chcę zobaczyć jeszcze, może. Nie, jest benzoesan sodu, to troszeczkę barwniki z Yellow Six. O kurde, sorbinian potasu bodajże. Dobra, po takim głębszym tym to tylko chyba benzoesan sodu jest takim większym szkodzącym dodatkiem do żywności, ale jak to będzie w smaku? Jeżeli to będzie miało smak tiktaków, o ja pierdykam. Mocno słodki, to jest jako pierwsze, co jest. Wow! Jest naprawdę mocno słodki. Jak na 28 gram cukru, to ma naprawdę mocną słodycz. Wow! Tak smakowo. Jemu jest chyba najbliżej do normalnego Monstera, jeżeli mam być szczery. Ten Reserve jest naprawdę mocno podobny do Monstera, wymieszanego tak z tiktakami pomarańczowymi. Ale wow! Ta słodycz troszeczkę odrzuca. W sensie jest zdatny do picia, okej. On ma smak, jak mówiłem, takiego Monstera i to jest naprawdę mocny smak Monstera normalnego. I jest oczywiście ta ciężkość z tyłu. Jakbyście pili, jakbym ja pił oczywiście. Możecie wy tego nie odczuwać, ale ja zawsze jak piję tego normalnego Monstera, bodajże to mówiłem przy okazji White Pineapple Reserva, to ja mam tak, że czuję taką ciężkość z tyłu. Tutaj nie jest tak bardzo wyczuwalna, ale jest. I tutaj naprawdę do czego bym to mógł porównać tak w 100%? Bo Chaotic to na pewno to nie jest. Bo jednak Chaotic ma jednak zbalansowany ten smak pomarańczy bodajże z brzoskwinią, jeszcze tam innymi sokami. A tutaj jest 100% pomarańcza, słodka jak 100 nieszczęść, ale skład by na to nie. Naprawdę, w składzie ja tu nie widzę, żeby to było aż tak słodkie. Ło! No i oczywiście wzbogaci moją kolekcję. Ale w sumie, jakbym miał to podsumować, to nie jest w sumie takie złe. W sensie, ono jest holendarnie pierońsko słodkie. W sumie przypomina taki lukier. To jest też myśl. To jest taki lukier na bazie pomarańczowego soku. Ale najlepiej jest to po prostu porównać z tymi tiktakami rozpuszczonymi w normalnym monsterze. I to by było na tyle.
Ja mógłbym go polecić, ale jeżeli nie lubicie tak bardzo słodkich energoli bądź soków, to będziecie mieli trudności z samym piciem tego, no bo ta słodkość jest, będę to podkreślał jeszcze, jest naprawdę pierońska. I cóż, to na tyle z nowości. Jutro prawdopodobnie wjeżdża coś naprawdę świetnego. Co mogę po prostu powiedzieć, że miało premierę już jakiś tydzień temu, tak ogólnopolską, jeżeli chodzi o sklepy. Tak więc jest co czekać. To mogę zarekomendować, ale jak mówiłem, kupujcie z rozwagą, bo jest naprawdę mega słodkie. No i widzimy się następnym razem.